Nagranie opublikowane przez Świętochłowicką Straż Miejską budzi kontrowersje wśród mieszkańców miasta. To jeden z wielu przykładów nagannych zachowań, które uchwyciły fotopułapki zamontowane przez straż. Podobne filmy publikowane są regularnie w sieci, co ma pokazać, że nie ma miejsca na bezkarne wyrzucanie śmieci byle gdzie. Wbrew takim powszechnym opiniom, czy straż, czy miasto nie robi nic z osobami, które popełniają tego typu wykroczenia, postanowiliśmy zastosować właśnie fotopułapki i publikować tego typu filmy na naszych stronach, na forach. Jeżeli chodzi o kary i te przypadki, które żeśmy zaprezentowali, to tam, gdzie ustaliliśmy sprawców bezpośrednio i ci sprawcy przyznali się do popełnienia wykroczeń, zastosowaliśmy mandaty bez taryfy ulgowej, czyli najwyższe, jakie my możemy wystawiać jako Straż Miejska, 500 zł w tych przypadkach. Straż przestrzega, że bywają przypadki, w których na mandacie się nie kończy, a sprawy mają swój finał w sądzie. Publikowane filmy nie mają na celu piętnowania osób bezpośrednio, a wyłącznie zachowań, które ostatecznie kosztują wszystkich mieszkańców. Usuwanie nielegalnych wysypisk z miejskiej przestrzeni sporo kosztuje, a przeznacza się na to środki publiczne. Obserwujemy też bardzo niepokojący trend dotyczący tego, że są miejsca, w których kiedykolwiek tylko jest posprzątane za dzień, dwa, kolejnych parę dni, znowu mamy to samo, czyli znowu mamy kogoś, kto te śmieci wyrzucił. W związku z tym planujemy też w tej chwili szeroko zakrojoną akcję ogólnomiejską. Akcja będzie się nazywała Samo się nie robi, to znaczy samo się nie brudzi, samo się nie dewastuje, ale też samo się nie naprawia i samo się nie sprząta, ponieważ każdy taki akt, czy wandalizmu, czy śmiecenia pociąga za sobą określone konsekwencje. To są konsekwencje organizacyjne, ale też finansowe. Jednocześnie władze miasta przypominają, że w Świętochłowicach działają aż dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, gdzie każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przywieźć wielkogabarytowe śmieci. Limity, które są w chwili obecnej, to tylko na wielkogabaryty poremontowe oraz na opony. Rzędu 300 kg odpad wielkogabarytowy, 500 kg odpad rozbiórkowo budowlany i 8 sztuk opon w skali roku. Jednocześnie Straż Miejska przypomina, że filmy z fotopułapek publikowane są ku przestrodze i mają uświadamiać konsekwencje takich zachowań.